Paco Power System Blend Night to najlepszej jakości mieszanka białkowa za rozsądną cenę. Buduje i chroni Twoje mięśnie w czasie, kiedy śpisz. Polecam, Karolina Michalczuk. Podczas debiutów kulturystycznych i fitness rozmawiamy z Patrycją Kazerą, naszą wspaniałą mistrzynią. Patrycja, pamiętasz swoje debiuty? Jak najbardziej. To są chyba chwile, których się nie zapomina. To było lat? Temu 7. 7 dokładnie. Te pierwsze zawody wygrałaś wtedy rywalizację? Tak, wygrałam. Była jedna kategoria, znacznie było podziału na wzrostowe kategorie, także wygrałam fitness sylwetkowe. Tak rozpoczęła się Twoja piękna kariera. No tak się rozpoczęła. Która na chwilę dzisiejszą została zawieszona. Informowałeś nas już, naszych internautów pół roku temu, że na razie dajesz sobie spokój z fitness. Dlaczego? To znaczy nie daję sobie spokoju z fitness, natomiast ze startami, tak? Są inne priorytety. W tej chwili moim priorytetem została rodzina. I no, miejmy nadzieję, że wrócę za jakiś czas. Nie wziąłeś rozbratu z fitness. Dzisiaj podczas zawodów także startują twoi podopieczni. Dokładnie. Jedna osoba w kulturystyce klasycznej to był Bartek Jędrzejczuk. Nazywam go Jędrzej po prostu, żeby było krócej. W fitness sylwetkowym Bernadeta Marcjan. I w bikini Karolina Zielonka. Jak wyglądały przygotowania Twoich podopiecznych do tych zawodów? No jak wszystkich, ciężko. Dużo pracy włożone w przygotowania, dieta, treningi, suplementacja. Dziękuję. Podczas pierwszej części miałaś okazję obejrzeć kulturystkę i fitnesskę. Jak oceniasz formę tych dziewczyn? Kulturystka formę ma bardzo dobrą moim zdaniem, natomiast trzeba by było tutaj dopracować pozowanie. Fitnesska to było fitness gimnastyczne, bardzo ładny układ, znowu troszkę formę można by było poprawić, ale to są debiuty, także myślę, że to jest wszystko do nadrobienia. Wszyscy podkreślają znakomitą formę kulturystów klasycznych, tutaj duża ilość zawodników, ale i bardzo wysoki poziom. Bardzo wysoki poziom i z roku na rok ten poziom jest coraz wyższy. Naprawdę na Mistrzostwach Polski jest mniej zawodników bardzo często niż na debiutach, a poziomem już one nie odbiegają. Także mam nadzieję, że no będziemy walczyć już potem na Mistrzostwach Europy jako po prostu team Polski. Patrycja, z czego to się bierze, że jest większe zainteresowanie debiutami? Mi się wydaje, że to są osoby, które startują pierwszy raz. No, jak sama nazwa na to wskazuje, to są debiuty. I mi się wydaje, że bardzo dużo osób raz, że może być rozczarowana po pierwszym swoim występie i potem nie ma już motywacji do trzymania formy do Mistrzostw Polski, lub też po prostu najzwyczajniej nie wytrzymują diety. Po prostu jest chwila startu, do którego się przygotowywali i stwierdzają, że no może za jakiś czas. Z tego, co rozmawiałam z zawodnikami, to niestety tak to się dzieje. Wydawać by się mogło, że w debiutach powinni przede wszystkim startować młodzi zawodnicy, juniorzy, a tutaj mamy pokaźną grupę już osób w zaawansowanym wieku. Dokładnie, natomiast mnie to nie dziwi, gdyż zbudowanie masy mięśniowej, jaka, że tak powiem, jest wymagana w kulturystyce, na to potrzeba lat. Jeżeli to jest zrobione nagle, szybko, to nie jest to dobre jakościowo. Dlatego trzeba w to włożyć bardzo dużo pracy. Co więcej, dieta jest bardzo kosztowna i nie każdą rodzinę stać na to, żeby po prostu utrzymywać taką osobę, która je takiej ilości, no co tu dużo mówić, drogich produktów. Dlatego po prostu dopiero jak na przykład chłopcy zaczynają sami zarabiać na siebie, są w stanie, że tak powiem, podołać temu finansowo. Wrócę jeszcze do kulturystyki kobiet. No patrząc na zawodniczkę z Radomiasz, chciałoby się powiedzieć, panowie, dlaczego protestujecie, żeby kobiety uprawiały kulturystykę? No dokładnie. Mi się wydaje, że za czasów świetności kulturystyki naszej polskiej, gdzie była Daria Pilznar, Joanna Krupa, to były kobiety naprawdę, które wyglądały bardzo kobieco, pomimo masy mięśniowej. Nie wiem, dlaczego są tendencje, żeby to jakby no, dyskryminować, tą dyscyplinę. Natomiast mi się wydaje, że problemem jest tutaj, że niestety kulturystyka ekstremalna idzie w bardzo duże, że tak powiem, dużą wagę i duże
obwody, natomiast kulturystyka klasyczna nie powinna w tą stronę iść. I mi się wydaje, że tutaj o to chodzi, żeby kobiety zostały kobietami. Czyli kierunek bikini to jest ta nowa konkurencja, która od niedawna jest w programie zawodów? Nie, ja mówię o tym, że po prostu mi się wydaje, że kulturystyka klasyczna, kulturystyka kobiet powinna skupić się na ładnych mięśniach, ładnym pozowaniu, natomiast żeby dalej to były kobiety. Ale bikini oczywiście robi swoje, zyskuje bardzo dużą popularność, no i naprawdę dziewczyny, które tutaj widzimy w tych kategoriach z roku na rok, no i piękniejsze, i ładniejsze, i bardziej, że tak powiem, przyciągają nie tylko męskie oko. Dziękujemy, Patrycjo, za rozmowę i do zobaczenia na kolejnych zawodach. Dziękuję bardzo.